Szczęść Boże, bułka z masłem, czyli coś wam powiem wielkopostnie. Czysty, sprawiedliwy, doskonały i dobry dzisiejszy bohater modlitwy ma jedną wielką skazę w swoim życiu. Stawia siebie w centrum modlitwy. Zapewne w tamtym czasie i okolicznościach postać faryzeusza była wzorem cnoty i wiedzy, a na wspomnienie celnika od razu myślano grzesznik. Czy jednak nie wydaje nam się, że dziś to wszystko brzmi bardzo komicznie? Faryzeusz modli się, żeby go widziano, wypowiada słowa wyszukane, do tego dołącza litanie swoich zasług i porównuje się do innych, gardząc z nimi. Nikt takiej postawy nawet nie wymagał, bo zupełnie co innego mówią przepisy. A więc wszystko czyni ponad miarę, jakby trochę próbując odłożyć swoje zasługi na później, gdy może będzie miał mniej sił albo czasu. Czy celnik postrzegany przez nas jako pokorny, czy on się dobrze modli? On także nie stawia Boga w centrum, ale szuka tylko i wyłącznie Jego miłosierdzia. Owszem, ich postawa jest diametralnie różna, tyle że celem modlitwy jest spotkanie z Bogiem, a nie załatwianie swoich interesów. Jeden chciałby list pochwalny z gratulacjami, a drugi odpust zupełny. Ewangelia obnaża dziś naszą kondycję chrześcijańską, która powinna się opierać na pokorze wynikającej z tego, że jesteśmy grzesznikami. Dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy odkrycia nas samych i dostrzeżenia, że moc Boga jest nam potrzebna. Nam osobiście i całemu społeczeństwu. Potrzebujemy mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Moc potrzebna jest do poznania Słowa Bożego, by móc nim żyć każdego dnia. Słowo ma nas chronić przed zakłamaniem nie tylko świata, ale i nas samych. Miłość pozwoli nam z czułością patrzeć tak, jak Bóg na drugiego człowieka. A myślenie, by to, czym żyjemy, pokazać w przykładach i czynach. Jak mówił święty Jan Chryzostom, uwierzą naszym uczynkom bardziej, aniżeli jakiejkolwiek mowie. Zobaczmy, że dziś tylko jeden odszedł usprawiedliwiony, choć obaj w tej swojej modlitwie mówili prawdę. Nawet te przechwalanie się faryzeusza nie były kłamstwem, ani jego pogardzanie innymi, bo w końcu takie miał zadanie, by czynić lepiej wszystko i być nauczycielem. Co więc się stało, że nie odszedł usprawiedliwiony? Jedna rzecz nie pozwoliła mu się ucieszyć wysłuchaniem jego słów, a mianowicie przekonanie, że już osiągnął sprawiedliwość i nic nie jest w stanie jej zagrozić. Uważał, że doszedł do tej perfekcji tylko i wyłącznie swoją pracą, ascezą, modlitwą i wysiłkiem. Nie dał miejsca Bogu, który mógł go zbawić od grzechu. Ta przypowieść jest o rzeczach ostatecznych, o życiu i śmierci, o zbawieniu i potępieniu. Krótko mówiąc, to przypowieść o tym, że kiedy się modlę, kiedy rezygnuję z mojej ułomnej sprawiedliwości i przyjmuję Bożą sprawiedliwość w Jezusie, to tym samym podejmuję decyzję o moim być lub nie być w wieczności. Jak tłumaczy to papież Franciszek, nie wystarcza zatem zadawać sobie pytania, jak wiele się modlimy, ale musimy także zapytać samych siebie, jak się modlimy, a raczej jakie jest nasze serce. Ważne jest, aby je zbadać, aby ocenić myśli, uczucia i wykorzenić arogancję i obłudę. W innym miejscu papież powiedział, pytam, czy można się modlić arogancko? Nie. Czy można się modlić z hipokryzją? Nie. W modlitwie powinniśmy stawać przed Bogiem po prostu tacy, jak jesteśmy. Z Panem Bogiem.